to proszę cię, nie zostawisz mnie, prawda? Mówią, że lubisz tropy. Własny syn ją tak urządził. Siekierą. Jak ramię? Mam nadzieję, że jeszcze dziś przestanę nosić ten cholerny temblak. Ślady na skórkach, które znalazłam pod paznokciami Nany Petru, pochodzą z przedniej części ramienia tego mężczyzny, którego zastrzelił pan w centrum handlowym. Porównaliśmy kod DNA. Nie cieszy się pan? Prawdopodobnie to jej zabójca. Nawet nie wiem, jak się nazywał. No, ale przynajmniej sumienie ma pan czyste. Nie rozumiem. Nie zabił pan niewinnego człowieka. Na moim sumieniu to nie robi wrażenia. Panie Gabrielu, proszę przygotować ciało. Pan taką spektakularną oprawę? Uczono nas, jak straszyć ludzi. Strach musi mieć zawsze dobrą oprawę. Jak pańskie ramię? W porządku. Kim był Grabek? Od 57 na liście płac Służby Bezpieczeństwa tajny współpracownik. Dlaczego właśnie on? Pasował. Handlował walutą, woził prostytutki. Ale nie był Żydem. W tym kraju z każdego można zrobić Żyda, nawet z antysemity. Jego ojciec po wojnie miał proces o szmalcownictwo. Wyłapywał Żydów i prowadził na Gestapo. Dostawał za to butelkę wódki. Zabrali chłopaka spod szkoły, żeby było dużo świadków, którzy mogli zapamiętać numer boczny taksówki i żeby szybko potem stwierdzić, że jej kierowcą był Stolzmann. Wystarczy, żeby wywołać antyżydowskie nastroje w całym kraju. Porzucił taksówkę i uciekł, bo czuł, że śmierdzi trupem. Takie prymitywne stworzenia mają wyostrzony instynkt. A dlaczego Czekański? Bo już się zgrał. I też pasował. O kogo wtedy naprawdę chodziło? O parę osób w bezpośrednim otoczeniu Gomułki. I dlatego trzeba było bestialsko zabić 15-letniego chłopca. Moczar był sadystą. A poza tym chyba gardził Czekańskim. Czy Czekański domyślał się, kto naprawdę porwał i zabił jego syna? Do końca wierzył, że to zemsta amerykańskiego imperializmu i światowego żydostwa. Nie sądzi pan, że śmierć Grabka to jednak jest jakaś sprawiedliwość? A jego córka? Zdarza się, że dzieci muszą odpowiadać za grzechy ojców. Żeby to szlak trafił. Co to jest? Nie przeszkadzają ci nogi na biurku, kiedy ze mną rozmawiasz? Twoje protokoły z przesłuchań Grzegorza Stańczaka, ksywa Pulpet. Prokurator kazał go zwolnić. Kiedy?
Od kwadransa cieszy się wolnością. Zawrzeliśmy mu oko? Oczywiście. Tu jest odpyty ludzi, którzy nie mają nic do roboty. Czarne Mitsubishi ucieka do Bolibkami w kierunku Smoszej. Zróbcie blokady, uzbrojeni, bardzo niebezpieczni. Wiktor, Ksawery, Krystyna, 60-56, Smocza, przed skrzyżowaniem z Dzielną. Rozumiem, jedziemy. Uciekł mi. Jedzie w kierunku Żytni. Przyślijcie mi kogoś. Doktor Seifert, idź, to cię opatrzy. Zaraz się panem zajmę, komisarzu. No, patrz, co zrobiłeś z moim życiem. Jesteś podłym, wyrachowanym skurwysynem. Mam nadzieję, że spotka cię za tą karę. I życzę ci tego.
czarny Mitsubishi jara się trzy przecznice od skrzyżowania, gdzie młody miał stłuczkę. Pytanie za 5 złotych. Kto donosi miastu? Dlaczego akurat za 5 złotych? Bo tyle kosztuje paczka papierosów. Kupimy, mówi się, wreszcie odczepi. Przestaje nas opalać. Nie wam. Myślisz, że to? Ktoś im musiał powiedzieć, że pulpet wychodzi dzisiaj z puszki. Jechali za nim. Ja nie wiedziałem. Dzwoniłeś do Grubego? Zejdź ze mnie. A skąd wiesz, że to Gruby? Tak mi się tylko powiedziało. Ty. A jeżeli zadzwonił? Mam nadzieję, że nie. Ale jak nie on, to kto? A ty co? Myśl się i wyskakuj z piżamy. Mama jest w łazience. Zaraz wyjdzie. Cieszysz się, że idziesz do babci? Nie. Słuchaj, jest weekend, nie będziesz siedział w mieście. A ty siedzisz? Bo muszę, pracuję. Tato, mogę zostać z tobą, nie będę ci przeszkadzać. Łazienka wolna. Leć. Tato. Idź się leć. Dlaczego żaden z was nie puka, kiedy wchodzi do sypialni albo do łazienki? A to również moja sypialnia. Ubieram się. Piotrek nie chce jechać. Rozmawiałem z nim. A dziwisz mu się? Kolejny weekend z babcią i z matką? Masz do mnie o to pretensje? A dlaczego nie pojedziesz z nami? Nie zagrasz z nim w piłkę, nie weźmiesz go na ryby. Przecież nie łowię ryb. Mógłbyś zacząć. Ale w piłkę grasz. Grałem. Przepraszam, grałeś. No to proszę cię. Jak długo mamy o tym gadać? Myślisz, że zostaję w Warszawie dla własnej przyjemności? Pulpet to zwykły złodziej, a złodziej nie bawi się w cyngla. Nie miał wyboru. Dali mu klamkę i kazali strzelać. Test na lojalność. A Iwanicki krył im dupy? Pochodził z ubeckiej rodziny. Nie wiedziałem o tym. Jego ojciec był ubekiem, jego starszy brat też. Malicki mówił, że brat Staszka nawet do weryfikacji nie poszedł. Czyli miał nasrane w papierach. Podobno wyjechał z kraju. Przypatrz się, młody, to jest właśnie Gruby. Zawód wyuczony kamieniarz. Następny, Tosik. A ta dupa to kto? Milena Florczak, córka Rolexa. Gruby wykończył jej ojca, ona tu przyjeżdża? Może to nie Gruby. Rolexa nie ma, jest Tosik. Też się przyjaźni z połową wiejskiej. Gdy ma jego córkę? Milenka prowadziła księgowość tatusia. Ma listę jego dłużników. A? Artur, poznajesz tego kierowcę? Jacek Sysiak, ksywa Kajtek, prawa ręka Karbowiaka. Jednak wypłynął. Zdejmujemy go. Ty, może jednak drętnę po jakieś wsparcie. Szkoda czasu. Widzisz tę podstawkę? Co za Andrzej, bez jaj. Zwariowałeś! Pokaż tą tę szmatę, bo nie wiem, gdzie robią takich idiotów. Spokojnie, panowie. To komisarz Gajewski znany ze swoich niekonwencjonalnych zachowań. Nie wiedziałem, że pan awansował do Zobosia, komisarzu Miller. Tak szczerze, miałeś cynk? Czy nas rozszyfrowałeś? Biedny. Myślisz, że oni też to wiedzą? Nie robią takiego wrażenia. No to nie krępuj się. W knajpie Grubego jest człowiek poszukiwany listem łęczym. Który to? Kierowca Tośka, Jacek Sysiak, ksywa Kajtek. Były krawężnik ze Śródmieścia. Seria zbrodni na tle seksualnym strzelał do policjantów.
Czy gruby Tosiek i tak dalej mają coś z tym wspólnego? Nie mam na to żadnych dowodów. A czego oczekujesz? Że zachowa się spokój. Bez wsparcia, te nie wolno ci tego brać do gęby. On ma rację. A poza tym, psujesz nam zabawę. Niczego wam nie popsuję, nie będą strzelać. Skąd ta pewność? A co, dla frajdy pierdzicie w tym karawanie? No, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. To jest leszcz. Nie będą się strzelać o leszcza. Poza tym, gdyby Tosiek znał jego przeszłość, nie włóczyłby się z nim po mieście. To logiczne. Zachowuje się lojalnie. Mogłem udać, że was nie widzę. Co, jakieś tylne wyjścia? Jedno. Przepraszam, ale lokal zamknięty. Wydział zabójstw. Stój, policja! O co chodzi? Znam cię? Nie. Trochę. To o co chodzi? Przed tutaj człowiek poszukiwany listem gończym. Jacek Sysiak. Ksywa Kajtek. Nie znam takiego. A ty? Pierwsze słyszę. Bo to jest prywatny lokal. Pokaż mi nakaz. Nie mam. Myślisz, że mnie to śmieszy? Że fajny jesteś? Słuchaj, mam gości. Siedzimy sobie, pijemy. A ty, kurwa, wpierdala się bez nakazu. Odjebało ci? Zaprowadź pana komisarza na zaplecze. Pokażmy, że społeczeństwo współpracuje z policją. Przecież nie mamy nic do ukrycia. Proszę. Co jest podejrzane? Serię zbrodni na tle seksualnym. Tak obrzydliwych, że rzygać się chce. Co jeszcze? Nie wolno strzelać do policjantów. Ludzie nie strzelają do psów. Co najwyżej do spaszywiałych kundli. Spokój! Nie macie. Za chwilę odleje się na twoim grobie. Możecie mi to zdjąć? Możecie zdjąć ten złom? Mówię do was. No i gdzie znalazłeś? Kiblu stał za drzwiami. Możecie mi to zdjąć? Nie przywoluj. Zwisa mi to. No, przecież musi jakoś wyglądać, jak stanie przed prokuratorem. Kto powiedział, że stanie? Przecież go w ogóle tu nie ma. Wyszedł z knajpy tylnymi drzwiami, tyle go widzieli. Mało to ludzi znika bez śladu? Młody, weź se wolne i nie patrz na to lepiej. Jest sobota, to niedziela. Wyśpij się. Pomóż mi. Ściągnij mu gacie. Co wy odpierdalacie? Jest jakaś taśma? Taśma? Trzeba mu zakleić ryja, żeby się nie darł na całą fabrykę. Kurwa, co wy odpierdalacie? Najpierw posiedzisz sobie gołą dupą na tym stołku. Sanka, co go podniesiesz, to się przewraca. Nie wolno ci! Tobie wolno, a mnie nie. Przecież ty jesteś zwykły krawężnik, ja jestem oficer. To mnie chyba więcej wolno, co? Nie możesz mnie torturować! Mogę z tobą zrobić, co mi się zechce, śmieciu. Przecież cię tu nie ma! Jest sobota, jutro niedziela. Mamy dużo czasu. Nie wytrzymasz i zejdziesz. To worek i do Wisły, pod Płockiem oczywiście. Dawaj, podniesiemy go i na stołek.
Na 3, 4, dobra? To na 3 czy na 4? Czekaj, kurwa! Jakie mam wyjście? Ja mówię 3, 4 i go sadzamy. Kurwa, jakie mam wyjście? Pierwsze miejsce w konkursie Eurowizji. Śpiewam! Warunki głosowe ma do dupy, nie wygra. Wygra! Jutro jest jakieś tajne spotkanie! Kto z kim i dlaczego? To się dzieciurka Rolexa, ale z kim nie wiem. Wiesz przynajmniej gdzie? W Radziejowicach tam jest jakiś motel. Skąd wiesz? To się powiedział? On nie mówi takich rzeczy nikomu. Posłuchałem, jak rozmawiam przez telefon. Szybko dojechałaś. A nie było korka. Może dlatego, że wyjechałam później niż zwykle. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry. Cześć, Krześniak. Halo. Hej. Gdzie się ukrywałeś? U dupy w Mławie. Ewa Rózga Krzywickiego 14, mieszkania 8, telefon. Jak trafiłeś do Tośka? Kasa mi się skończyła. Chciałem prysnąć z kraju. Trafiłem na gościa, z którym miałem układ jeszcze ze Śródmieścia. Gerard Kania. Wołają na niego Cycek. Pochwaliłeś się Tośkowi, w czym robiłeś? Powiedziałeś mu, jak ćwiartowałeś dziewczyny skarbowiakiem? Nakłamałem, że kradłem i że strzelałem do psów. Dlaczego nie ruszyłeś któregoś z waszych klientów? Niby jak? Karbowiak miał ich kwity, nie dzielił się. Gdzie je trzymał? Nie wiem, gdybym to ja wiedział, to bym teraz był na Florydzie. Kto strzelał do Pulpeta? Chyba Kafar. Chyba? Nie wiem, nie chwalił się. Ale to robi teraz za cyngla u Grubego. Późno już. Dokończymy go jutro. Módl się, Sysiak. Jak twoje rewelacje się potwierdzą, to kto wie, może przeżyjesz. Nie ma za co. Przysługa za przysługę. A ty wiesz, gdzie jest ten motel? Dobra, to przyjedź po mnie. Cześć. Zapalaj światło. Spadłaś ze schodów? Już wiem, czego mi brakowało. Twojej subtelności. Nie pij. Hamuj, dobrze? Muszę zabrać swoje rzeczy, bez samochodu nie zabrany. Jest teraz na dyżurze.
Dziękuję. Możesz tu zostać, dopóki nie znajdziesz jakiegoś mieszkania. Możemy spróbować jeszcze raz? Nie możemy. Umyjesz mi plecy? Sama sobie umyj. Chcesz kanapkę? Ja dziękuję. Żona zrobiła. Masz żonę? A ty nie masz? Od kiedy obserwujecie Grubego? Od śmierci Rolexa Iwanickiego. To początek zażyłych kontaktów Grubego i Toszka. Przyjechali. Masz ich? Dwa portrety. To od was poszedł cynk, że pulpet wychodzi z puszki? Zwariowałeś? Od kogoś się musieli dowiedzieć, nie? Nie wiedzieliśmy, że wychodzi. Przynajmniej ja nie wiedziałem. Następny. Znasz ich? Pierwszy raz widzę na oczy. Raczej nie są z miasta. Zrobiłem ich tablicę rejestracyjną. Dziękuję. Nie pala od 8 miesięcy. Liczę, że wytrzymam. Też mogłeś się przenieść do Cebosia. Marnujesz się, zabójca. Lubię grzebać w trupach. Otworzyłbyś sobie drogę awansu. Ja pieprzę to. Przeżyłem sam. Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. A co? A wszystko te czarne oczy. Cześć, to ja. Jesteś jeszcze w domu? Zaraz wychodzę, właśnie robię kawę. Jak tam u was? Wszystko w porządku? Kiedy zamierzasz rzucić? Przepraszam cię, ktoś dzwoni do drzwi. A, myślałam... A. Surprise! Iwona, przecież ci mówiłem, że mam wścibską i namolną sąsiadkę. To świetnie, bo właśnie ściągnęłam je pod twoimi drzwiami. Twierdzi, że na imprezkach go nie było. Jasne. Karbowiak sam własnoręcznie ćwiartował zwłoki i palił nimi w piecu, a jemu bulił za konwersację. Informacja o spotkaniu była prawdziwa. Musiał nam coś sprzedać, żebyśmy mu uwierzyli. Albo Karbowiak nie trzymał kwitów na swoich klientów, albo on wie, gdzie one są. Zrobiłby z nich użytek. Niekoniecznie. Może on nie ma sposobu, żeby się do nich dobrać. Powiedziałby nam. Z jakiej paki? Łagodny wyrok za współpracę. Już wiek, ty rozum w domu zostawiłeś? Przyhamuj z łaski swojej. Te kwity to majątek. On jeszcze ciągle wierzy, że wyjdzie i zrobi z nich właściwy użytek. Co proponujesz? Wykazać mu czarno na białym, że jest w błędzie. Że nie wyjdzie. Że nie przeżyje. Jesteś policjantem. Jest niedziela, nie mam jej w pracy. Pokój zamknięty, pomyślałem, że przyjmujesz tutaj. Masz. Dzięki. Nie ma za co. Miłej niedzieli. Nawzajem. Sprawdź mi blachy na tych zdjęciach i zamknij drzwi.
ty, o co ci chodzi? Sterczałem pod tym motelem. Jeszcze się wstydu najadłem, bo zabrałem ze sobą ludzi z centralnego... Musieli biura. Zmienić plany, jak Boga kocha! Jeszcze raz! Powiesz słowo Bóg, a wytnę ci język. Mam w dupie, czy powiesz mi coś więcej, czy nie. Będziesz się męczył, tak jak męczyliście te dziewczyny. Wiem, gdzie są kwity karmowiaka. Gówno wiesz, wstawaj! Może w centralny skrytka... Która? Nie wiem, kurwa, która? Co wiesz? Wygadał się po pijaku. Nie chcę mi się z tobą męczyć. Dużo ważysz. Jest niedziela, dzień odpoczynku. Ja pojadę na centralny. Jak tam nie będzie tej skrytki, a w niej kwitów, to wrócę tutaj. One tam są na pewno. Módl się o to. I zapomnij o stołku. Po prostu wytnę ci jaja i wsadzę do gęby. W ten sposób zatkam twój parszywy pysk, żebyś więcej nie kłamał. A potem z komisarzem Jóźwiakiem wsadzimy cię do worka i zawieziemy do Płocka. To jest taki zajazd, gdzie dają świetne pierogi. Chodzą za mną od dawna. Skrytka na dworcu centralnym. Co mu zrobiłeś? Nic. Zlał się na podłogę. Samochód jest zarejestrowany na firmę Lift Cargo Poland Limited z siedzibą na Kajmanach. Polskie przedstawicielstwo mieści się w Warszawie na Idzikowskiego. To chyba mieszkanie prywatne. Może mi prześwietlić. Jest niedziela. Spróbuję. Jadę na dworzec. Jestem najdalej za godzinę. No, przykro mi, ale nikt nie opłacał skrytki na nazwisko Karbowiak. Może sprawdzić, czy nie ma skrytki wynajętej na nazwisko Wasiak. Mamy trzech Wasiaków. Niech pan leci po imionach. Andrzej Wasiak, Bogdan Wasiak. Jest kobieta Ewa Wasiak. No jak długo wynajęła skrytkę? Skrytka jest opłacona do końca przyszłego roku. Otwieramy. Ale chyba muszę mieć jakiś papier z prokuratury. Jest niedziela, prokurator łowi ryby. Przykro mi. Mnie też. Wystarczy mi pół godziny, pod tym może pan wołać policję, zgoda? Dobrze. Niech pan postępuje w zgodzie z własnym sumieniem. Jaki jest numer tej skrytki? 14A. Dziękuję za współpracę. Słyszeliśmy zgłoszenie, że oficer policji planuje włamanie do skrytki dworcowej. Zgadza się. Nadkomisarz Gajewski, Wydział Zabójstw. Pan popełnia przestępstwo. Sporządź protokół i napisz, że do zatrzymania dojść nie mogło, bo sprawca stawiał czynny opór, był uzbrojony. Co pan sobie jaja robi? Tam są dowody, jest niedziela, nie będę czekał do jutra. Pisz, nie przeszkadzaj mi, nie chcę uszkodzić zamka. Koleje państwowe są jedne. Chcesz spisać dane? Przepraszam, że ci spieprzyłem niedzielny obiad. Ale masz szansę się zrehabilitować. Poza tym chciałem, żebyś był przy tym. Nie będę otwierał walizkę. Rozmawiałem z prokuratorem. Umiesz to podłączyć? O wyjściu pulpetem wiedziało też biuro. Dziś rano zadałem to pytanie koledze z Cebosia. Zaprzeczył. Komu? Millerowi. On akurat mógł o tym nie wiedzieć. Pewnie tak. Ja cię pieprzę. I co my z tym zrobimy? Hmm?
jeszcze tego tak nie robiłam. Najważniejsze, żeby być otwartym, prawda? A gdzie jest Witek? A co ty tam trzymasz? Niespodzianka, kochanie. A nie, nie tak mocno. Rozluźnij się, skarbie. Ale to boli! Au! Au! Powiedziałem, żebyś się rozluźniła, dziwko! Nie, kochany, to się nie da zrobić. To są poufne informacje. Moim zdaniem facet blefuje. Dobra, spotkam się wieczorem, pogadamy. Cześć. Co jest? Zenon Kuniński, prawda? Tak, a o co chodzi? Już jak widział zabójstw. Jest pan zatrzymany do dyspozycji prokuratora prezesie. Jedy? Ręce do przodu, ręce do przodu. Spokojnie. Obejrzymy sobie porno z tobą w roli głównej. Pańska propozycja to nic innego jak wrogie przejęcie. Ekonomia zna takie pojęcie. Pan jest nierozsądny, a mój bank nie zadaje się z nierozsądnymi. Cofam pan umowę kredytową, jeszcze dziś wystąpię do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Komisarz Artur Banaś, Wydział Zabójstw. Pan Adam Szewczyk? Szanuj się, kurwa wyprawia! To jest bank! Za wasza mać! Głupia sprawa, Karbowiak wszystko filmował. Mamy komplet nagrań. Zresztą nie możecie palić, nie musicie zamykać się w kiblu. Część z nich to osoby publiczne. I należy im się publiczna egzekucja. Mają rodziny. A te zażenane dziewczyny to były sieroty? Sprawdziłem tę firmę, Lift Cargo Poland. Zmierzchu typowy śmietnik. Wóz, przewóz, obrót wierzytelnościami i tak dalej. Pod spodem? Lift Cargo Poland z siedzibą na Kajmanach ma całkiem legalną państwową licencję na pośrednictwo w handlu bronią. Mocne. No, żeby było śmiesznie, nikt nie wie, kto jest właścicielem spółki, bo prawo na Kajmanach zabrania ujawniania danych właścicieli. A kto reprezentuje spółkę w Warszawie? Bracia Damian i Przemysław Zawadzcy. Biuro Najdzikowskiego to ich prywatny adres. Dlaczego nie znajdziesz sobie kogoś? Słucham? Żeby sprawdzić. Jeden bezpieczny numer na boku. Nie jesteś brzydka. O, Klara, mam lustro. I nie chcę go zdradzać. Nie potrafię. Naprawdę chcę z nim spędzić resztę życia. Sama w pustym mieszkaniu, bo Piotrek też się kiedyś wyprowadzi. Znasz ich? Znam. A ty ich nie znasz? Znam. Nie tylko potem mnie tu ściągnąłeś? Nie pal. To są sportowcy, nie wypada. Lift Cargo Polacy. Ci dwaj to bracia Zawadzcy? Tak, bracia Zawadzcy. Chłopcy mają bardzo niejasne życiorysy. Losy ludzkie różnie się układają. Kto jest faktycznym właścicielem spółki? Tego to nikt nie wie. Poza sądem rejestrowym na Kajmanach. Firma ma polską licencję na handel bronią. Wiem, że wy macie nas w pogardzie, ale bez jaj. To nie jest twój interes. Mój. Nie musiałem do ciebie dzwonić. Mogłem sam pojechać pod ten motel. Stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. To ci ułatwię. Abwera czy WSI? Abwera.
Lift Cargo to ich lewy interes? Tak. Najlepszymi klientami są ci objęci embargo. Co w takim razie oznacza to dzisiejsze spotkanie? Wiesz, ile biorą ministrowie obrony w trzecim świecie? Musisz mieć kupę forsy na lakówki. Bardzo niebezpieczne. No, lewe interesy są niebezpieczne. Lewa kasa wciąga. W ten sposób kilku ludzi z miasta może przejąć kontrolę nad handlem bronią. Tak. To żyła złota. A bracia Zawadcy już się urwali Abwerze? Ci Zawery uważają, że firma jest pod kontrolą, ale mnie się wydaje, że są w błędzie. A co w tym wszystkim robił Stanisław Iwanicki, oficer Wydziału Zabójstw? Możesz mi wiedzieć, czy nie, ale naprawdę nie mam pojęcia. Co my się nad tym głowimy? Przepraszam, że ci przeszkadzam. Chciałam ci tylko powiedzieć, że już wyjeżdżamy. No nie wiem, jest niedziela, mogą być korki. Pamiętasz, że 2 tygodnie temu wracałam 1,5 godziny. No. Całuję cię. Pa. Dlaczego ją zdradzasz? A dlaczego chcesz wiedzieć? Zbieram wiedzę. Kiedyś też mogę być zdradzana. Jest brzydsza ode mnie? Nie kocham jej. To dlaczego jesteście razem? Mamy dziecko. Piotrek? Tak. Obudź się. Miałam tu gdzieś kartę telefoniczną. Chcę zadzwonić do taty, że nie musi się tak spieszyć, bo jest duży ruch. Kartę kupisz na stacji. Masz rację. Automat jest zepsuty. Potrzymaj. Może to niedobrze, że ty ciągle do niego dzwonisz. Dlaczego niedobrze? Bo dzwonisz i dzwonisz, a tata ani razu nie zadzwonił. Kiedy nie mogę podnieść tego cholernego... Pozwoli, że ja pomogę. Tam jest taki haczyk. Ja wiem, ja jeździłem kiedyś takim samochodem. O. To co robimy? A dziękuję bardzo. Już dalej poradzę sobie sama. Olej trzeba dolać. Piotrek. Przepraszam, nie przedstawiłem się. Ginter Fuchs. Elżbieta Zaremska. Świetnie pan mówi po polsku. A, bo jestem Polakiem. A pani pewnie z Warszawy? Tak, dlaczego pan pyta? Zatrzymam się przy Ratenie. Wypiję jutro kawę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo zajęta. Akurat. Nigdy nie byłaś przy Ratenie. Nie wtrącać. Gotowe. Mógłbym prosić o pani numer telefonu? Chyba pan żartuje. Piotrek do samochodu. Dziękuję za pomoc. Chciałbym tylko wypić kawę w pani towarzystwie. To wszystko. A dlaczego za mną? Bo ma pani piękne oczy.
pójść sobie w terapię. Jak myślisz, o co mu chodziło? Podasz mu w oko. Synku, bądź poważny. Pani, nie możemy się jednak rozstać. Da mi pani ten numer telefonu?